Myślę, że trenuje się przyjemnie na nowej nawierzchni, może delikatnie bardziej miękkiej, także na pewno w jakimś stopniu poprawi to komfort naszej pracy i na pewno będzie nam się troszeczkę lepiej pracowało, grało i przede wszystkim przyjemniej. No na pewno ta długa podróż nigdy nie pomaga i ten wyjazd do Suwałk zawsze jest nieco cięższy w porównaniu do może innych podróży, jakie mamy w ciągu sezonu. Natomiast myślę, że damy sobie radę również i z tym. Gramy na różnych halach w czasie sezonu, większych, mniejszych, to nie ma takiego aż znaczenia. Najważniejsze, żeby wyjść skoncentrowanym i skupionym na ten mecz i no i odnieść zwycięstwo. Patentu jakiegoś nie mam, po prostu wychodzę i staram się zagrać jak najlepiej. W tym sezonie akurat drużyna potrzebowała mnie i potrzebowała tej zmiany podczas pierwszego meczu. Fajnie, że dobrze wszedłem i dałem dobrą tą zmianę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wyjeździe. Jeśli będzie taka potrzeba, to na pewno znów wejdę na boisko i dam się wszystko. I liczę, że jako drużyna zagramy dobre spotkanie i odniesiemy zwycięstwo. Suwałki nie grają na poziomie, jaki są dysponowani, do jakim potrafiliby grać w tym sezonie. Faktycznie ta porażka w pucharze była dosyć szokująca dla nas. Spodziewaliśmy się wyjazdu do Suwałk, tymczasem jedziemy do Świdnika. W lidze też nie idziemy najlepiej, aczkolwiek ten pierwszy mecz, który graliśmy z nimi, uważam, że grali bardzo dobrze i mieliśmy naprawdę wysoko postawioną poprzeczkę przez nich, żeby wygrać tam ten mecz. Nie był łatwy. I to może się powtórzyć. To jest drużyna, która ma jakość i która może w każdej chwili odpalić i zagrać dobry mecz, postawić twarde warunki. Więc na pewno się na to nastawiamy i na pewno damy też z siebie wszystko i nikogo nie będziemy lekceważyć. Każdy punkt się liczy, dlatego no, jest to bardzo ważny mecz.